Hejka, kochani, witam się z wami. Ja dzisiaj na spacerku z Orio, jak widzicie, już mamy 30 stopni, a jest, jeszcze nie ma nawet 10, nie? No ale cóż zrobić, taki mamy klimacik. Już wam to mówiłam na ostatnim vlogu, pani mnie Orio ciągnie, że no jest po prostu masakrycznie gorąco na Florydzie. I nawet gdyby wcześniej było takie 30 stopni, to już po prostu się zaczyna taka typowa paruwa, czyli taka ta ostra wilgotność. Nie ma już wiatru i zaczynamy oddychać jak w mikrofalówce albo w piekarniku. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście. Jak sobie czasami otwieracie piekarnik, jak coś pieczecie, to taki bucha do was takie ciepło. No to tutaj jest tak podobnie, nie? Ja wam dzisiaj pokazuję bardziej tutaj osiedlowe klimaty niż siebie, bo nie ma za bardzo co pokazać dzisiaj, ale chciałam wam powiedzieć i skończyć, że właśnie to są już takie nasze ostatnie podrygi z Orio na takich spacerach. Mam nadzieję, że to już się niedługo zmieni nam klimat otoczenia, ale jeszcze trochę. Powiem wam, że te wakacje są tak niepewne w tym roku. Tak mam, kurczę, taki mam grafik napięty, że sama nie wiem, co ogarnąć, nie? A tak przy okazji wam pokażę tutaj, tam za tymi, tam gdzie te takie wysokie palmy, tam jest basen. Tu, jak widzicie, jest plac zabaw. Za basenem są korty tenisowe. No i tutaj, jak widzicie, są chodniki, dróżki. Ale nie wszędzie one są.